Wino-Wrocławskim magazynie miejskim witam Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Działania Straży Miejskiej. Festyn parafialny. Festiwal latawców. W minioną niedzielę na placu przy kościele pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny w Wino-Wrocławiu odbył się rodzinny festyn z okazji imienin Matki Bożej Madonny Uśmiechniętej. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. To teraz właściwie w takim nawet rokowym rytmie rozmawiamy, ale to pokazuje, że dużo atrakcji przygotowaliście na to święto. Długo trwały przygotowania? Przygotowania trwały około miesiąca. Około miesiąca. Niemniej jednak trzeba było to zebrać, to wszystko w całość spiąć, poprosić sponsorów, poprosić tych, którzy z nami współpracują, żeby jakieś tam nagrody były, żeby to jakoś funkcjonowało. Oczywiście jest to impreza nieodpłatna, zatem kwestia zespołów muzycznych i tak dalej, i tak dalej. Ale udało się i... Przypomnijmy, kto to wszystko organizował? Organizuje to Rada Parafialna, oczywiście pod przywództwem, kierownictwem księdza proboszcza Dariusza. Rozumiem to wszystko z potrzeby serca, ale jaka jest idea w ogóle tego spotkania, tej imprezy tutaj? To znaczy integracja nie tylko parafian czy wiernych chodzących do kościoła, ale integracja wszystkich tych, którzy mieszkają w pobliżu i nie tylko, żeby tu przyszli, spędzili mile, niedzielę. I to wszystko. Pogodę sobie wyprosiliście, widać, idealne. Długośmy na tym pracowali. No właśnie, to powiedzmy, co tutaj się dzisiaj dzieje? Ile tych atrakcji? Co proponujecie? To znaczy, poza koncertami zespołów muzycznych, poza tortem imieninowym, z okazji święta Maryi, jak widać, wystawa, saperzy, policja, straż. Alpaki za nami, widzę. Alpaki za nami. Gro rzeczy i takich miłych zabaw dla dzieci, jak również konkursy dla dorosłych. Chodzi o to po prostu, żeby ci ludzie mogli się pobawić. Czyli po prostu robiliście wszystko tak, aby przyciągnąć nie tylko dorosłych, ale całe rodziny, tak? Całe rodziny, bo jak powiedziałem, jest to taka impreza integracyjna, gdzie od dziadka do wnuczka można się tutaj zabawić. Każdy znajdzie coś miłego, jest poczęstunek, zjeżdżalni, jakbyśmy też widzieli, także, że wszystko jest... Staracie się po prostu pokazać, że ta parafia może funkcjonować jak jedna wielka rodzina. Tak, tak. I dlatego zachęcamy. Zresztą wprowadziłem w roku ubiegłym też dwie imprezy podobne, nieco prawda u nas, ale myślę sobie, że gdyby inne parafie w Wrocławiu wzorowały się na nas, być może dla dobra tych mieszkańców, tych wiernych, tych, którzy mieszkają na osiedlach, byłoby to fajne, żeby się wszyscy mogli bawić. To podsuwamy innym parafiom właśnie taki pomysł. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. O kulinarne atrakcje zadbała Akademia Szkolnictwa AS, która od lat współpracuje z parafią. Akademia Szkolnictwa AS, nie mogło tutaj zabraknąć. Jesteście, widać Was. Co dzisiaj proponujecie? Jesteśmy tutaj w sobie od 10 lat prawie. W tym roku jest rocznica 10-lecia powstania szkoły i właśnie tym festynem chcemy rozpocząć obchody 10-lecia szkoły. Jest to dla nas miejsce bardzo sentymentalne, z którym jesteśmy bardzo związani. Co dziś proponujemy? To, co robimy na co dzień, to, co nam się sprawdziło. Są oczywiście nowości, bo to tak zawsze muszą być. Proponujemy gotowaną tutaj na miejscu zupę krochową, która się cieszy wielkim powodzeniem. Proponujemy nasze domowe wędliny bez konserwantów. Oczywiście pasztet, który jest dominowany do perły na Polarę Poznańską. Jak również nasze miody smakowe. Cóż tam jeszcze? Kruche ciasteczka, chrupaski, taki nowy przepis. Także dużo nowości, trochę tradycji, trochę nowości w
Tak, co roku. Trochę to coś się sprawiło i co nowego możemy zaoferować. Tak właśnie sobie przypominałem te 10 lat, bo dużo rzeczy na przestrzeni tych lat organizowaliście. Pamiętam po różnego rodzaju akcjach, nagraniach, spotkaniach. Aż boję się zapytać, co planujecie na kolejne 10 lat. Ale co w tych najbliższych miesiącach, w tym roku będzie się działo? Bo na pewno z takich flagowych imprez nie zrezygnujecie, a być może pojawią się jeszcze jakieś nowe pomysły? Będą flagowe imprezy, ale w innej odsłonie. Wiemy, co nam się sprawdziło, co nam się nie sprawdziło, co trzeba zmienić. Także będą manufaktury Świętego Mikołaja, ale w innej odsłonie. Będzie akcja Świętujmy Smakiem z okazji Święta Niepodległości, też troszkę innej odsłonie. Czy to, co nam się też sprawdziło, wszystkie przepisy podane, ale podane troszkę inaczej, bo trzeba iść do przodu. Warto śledzić waszą stronę, wasze pewnie profil facebookowy, tam wszelkie informacje będziecie zamieszczać, także warto być czujnym. No sądzimy, że tak, no, jesteśmy ciągle zainspirowani. W tym roku w ogóle dziesięciolecie będzie miało taką myśl przewodnią, wstęgę Mobiusa. To jest wstęga, która symbolizuje inspirację, która symbolizuje recykling, także wiele rzeczy, które się będzie działo, będzie z nastawieniem na rozwój inspiracji, a tych nam na razie nie brakuje. Na recykling, na różne takie sprawy, na takie nowości. Mamy ich już w zanadrzu dużo, ale nie wszystkie, bym chciała jeszcze o wszystkich w tej chwili mówić, ale na pewno będą w październiku. Co miesiąc chcemy mieć jedną dużą imprezę, w cudzysłowie, jedno duże wydarzenie. No teraz mamy ten festyn. W październiku będą zawody, lekcje z użyciem komputera dla zawodu cukierni, takie bardzo nowoczesne, takie 22 już chyba wiek. W listopadzie będą takie Świętujmy Smakiem, w grudniu manufaktury, ale w innym wydaniu. A co dalej? Jeszcze trochę pomysłów jest. W takim razie do następnego nagrania przy kolejnym wydarzeniu. Zapraszam. W miniony weekend nad lotniskiem Aeroklubu Kujawskiego rządziły nie samoloty i szybowce, tylko latawce. To w związku z organizowanym już po raz szósty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Sławęcinku festiwalem latawców. Było wiecznie, więc bez problemu kilkadziesiąt kolorowych obiektów sterowanych przez uczniów poszybowało w górę. Właściciele najpiękniejszych z nich zostali docenieni i nagrodzeni. Współorganizatorem imprezy była gmina Inowrocław. Inowrocławska Straż Miejska cały czas prowadzi różnego rodzaju działania mające poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim pewne problemy. Rozmawiacie z młodzieżą, która w czasie przerw gdzieś przebywa przy blokach, przy szkołach. Dlaczego? Straż Miejska otrzymuje zgłoszenia od mieszkańców miasta właśnie tych budynków zlokalizowanych przy szkołach dotyczące zaśmiecania, palenia papierosów, gdzie dym papierosowy gdzieś tam przechodzi do mieszkań, a także głośnego i często wulgarnego zachowania się młodzieży. Są jakieś, nie wiem, konkretne miejsca w Inowrocławiu, gdzie tych zgłoszeń od mieszkańców macie więcej? No najwięcej zgłoszeń otrzymujemy z osiedla Nowego. Jest tutaj kilka liceów i innych szkół, z których młodzież na przerwach wychodzi. Zgłaszają nam również konkretne godziny, że w tym i w tym czasie grupuje się duża ilość młodzieży, która właśnie pali, przeklina i to starszym mieszkańcom na pewno przeszkadza. I w jaki sposób pouczacie? O czym przypominacie młodym ludziom? No, przypominamy o zachowaniu się z kulturą przede wszystkim, rozmawiamy z młodzieżą, staramy się nie nakładać mandatów karnych, tylko w pierwszej kolejności zawsze przeprowadzamy rozmowę. Jeżeli młodzież reaguje odpowiednio na nasze rozmowy, na nasze prośby, wówczas kończy się zawsze na rozmowie. Zwracamy im uwagę, że są również mieszkańcy, którzy chcą mieć ciszę i spokój i że no, takie zachowania na pewno im przeszkadzają. Jaka jest reakcja młodzieży? No, młodzież jest zdyscyplinowana,
jeżeli funkcjonariusze przeprowadzą taką rozmowę, często wracają po prostu spokojnie do szkół. Mhm. Ale warto też przypomnieć, że grożą mandaty, na przykład za zaśmiecanie. Tak, dokładnie. Można otrzymać mandat w wysokości 500 zł za zaśmiecanie. Jest to sztywna kwota, dlatego jest to dość dużo, jak na taką młodą osobę. I na koniec jeszcze temat związany również ze szkołą, ale także z pewnym konkursem. Do 22 września, jeśli dobrze pamiętam, można składać pracę w konkursie Bezpieczna droga do szkoły. Tak, dokładnie. Pracę można składać w Straży Miejskiej Inowrocławia, w naszej siedzibie, do 22 września. Po tym czasie wyłonimy laureatów, wręczymy nagrody. To propozycja dla uczniów, nie wiem, z jakich klas? Jest to propozycja dla uczniów szkół podstawowych, a także przedszkoli. Praca ma polegać na wykonaniu plakatu, który będzie obrazował bezpieczną drogę ucznia do szkoły. To zachęcamy do wzięcia udziału. Jak najbardziej zachęcamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.